Zadanie. Oblicz, jaką może mieć długość trzeci bok trójkąta prostokątnego, jeśli dane są dwa jego boki o długości 4 i 6. Zauważmy, że nie znamy trzeciego boku. Pierwszy przypadek to jest taki, w którym te dwie liczby dane w zadaniu są przyprostokątnymi, a przeciwprostokątna jest bokiem nieznanym. Jeszcze raz. Pierwszy przypadek to jest taki, gdy te dwie liczby są krótszymi bokami trójkąta prostokątnego. W drugim przypadku przypuszczamy, że szóstka będzie przeciwprostokątną, czyli najdłuższym bokiem. A więc w drugim przypadku mamy, że 6 to jest nasza przeciwprostokątna. Nie możemy rozpatrzyć trzeciego przypadku, gdy 4 jest przeciwprostokątną, ponieważ czwórka na pewno nie będzie najdłuższym bokiem z tych trzech liczb, ponieważ szóstka już jest większa. Przystępujemy do rozwiązania pierwszego przypadku. 4 i 6 to są nasze przyprostokątne, wobec tego możemy je dodać z kwadratami, a nasza przeciwprostokątna jest nieznana. 4 do kwadratu 16, 6 razy 6 36, x kwadrat spisujemy. Dodajemy liczby i otrzymujemy, że x kwadrat równa się 52. Kwadrat zamieniamy na pierwiastek z 52. Z takiego pierwiastka można wyłączyć coś przed znak pierwiastka. 52 jest to iloczyn 4 razy 13, gdzie czwórka się pierwiastkuje. Rozumiesz, musisz wymyśleć taki iloczyn, aby jedna liczba się pierwiastkowała. Pierwiastek z 4 to jest 2, a tu jest ta niepierwiastkowalna 13. Jeżeli chcesz, możesz to zrobić troszeczkę inaczej. Masz pierwiastek z 52, rozkładasz go przez tak zwaną kreskę. 52 dzielimy na liczby pierwsze. Podzielić na 2 to 26, podzielić na 2 to 13. 13 dzieli się już tylko na 13, to jest 1. Widać, że 52 rozłożyliśmy na taki iloczyn liczb pierwszych. 2 razy 2 razy 13. 2 razy 2 to jest 4, a pierwiastek z 4 to przecież jest 2. I otrzymujemy 2 pierwiastek z 13. Przejdźmy do drugiego przypadku. Zrobiliśmy założenie, że szóstka może być przeciwprostokątną, czyli najdłuższym bokiem. Zatem czwórka oraz pewien nieznany bok będą przyprostokątnymi. Więc bierzemy, że 4 kwadrat plus x kwadrat równa się 6 kwadrat. Rozumiesz? Najdłuższy bok 6 jest przeciwprostokątną, czyli wynikiem w takim oto działaniu. Podnosimy do kwadratu. 4 do kwadratu to 16, to przepisujemy. 6 razy 6, 36. X kwadrat przepisujemy. 36 także. 16 zmienia stronę, zmienia znak. X kwadrat przepisujemy, po odjęciu tutaj otrzymamy 20, ale kwadrat od razu zamieniamy na pierwiastek, czyli mamy pierwiastek z 20. Z tej liczby także można wyłączyć coś przed znak pierwiastka. Rozkładamy na taki iloczyn naszą 20, aby jedna z liczb się pierwiastkowała. W tym wypadku to czwórka się pierwiastkuje, pierwiastek z 4 to 2, a piątka jest pod pierwiastkiem, ponieważ się nie pierwiastkuje. Możemy to zrobić troszeczkę inaczej. 20 możemy rozłożyć przez tak zwaną kreskę na iloczyn liczb pierwszych. Dzielimy 20 na 2, wychodzi nam 10. 10 dzielimy na 2, to jest 5. 5 dzieli się już tylko na 5 i otrzymujemy 1. 20 rozłożyliśmy na iloczyn 2 razy 2 razy 5. I z tych dwójek otrzymujemy 1 dwójkę. Myślę, że widzisz. 2 razy 2 to 4, pierwiastek z 4 to 2. Zatem wynik jest 2 pierwiastek z 5. Odpowiedź. Trzeci bok trójkąta prostokątnego może mieć długość 2 pierwiastek z 13 lub 2 pierwiastek z 5.